jest mi przyjemnie, że w sumie dwie wierzby gwiazdy wrosły już w historię tej szkoły i stały się tradycją tej szkoły. Zostały opisane w harmonogram corocznych imprez organizowanych w naszej szkole. Dlatego tym bardziej dziękuję panu prezesowi Waldemarowi Puckiemu, że zauważył naszą szkołę i rozbudził taką miłość do przyrody, miłość do wierzby głowiastej w naszej szkole, a to się odbiło echem szerokim wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym już 8 Małopolskich Dniach Wierzby Głowiastej. Tak jak tutaj Pan Dyrektor już wcześniej powiedział, te dni wierzby głowiastej będą po prostu odbywać się w 2 dni. Także dzisiejszy dzień w Piotrkowice, a jutrzejszy dzień w Kościelcu. Także po raz pierwszy będziemy w Kościelcu, a bardzo się cieszę, że mogliśmy dotrzeć do Kościelca i że są tam takie wierzby, które rzeczywiście warto pielęgnować i warto taką uroczystość tam przeprowadzić. Po raz pierwszy w Kościelcu zostanie zasadzona Aleja Wierzby Głowiastej, gdzie mieszkańcy wyznaczyli takie miejsce. Jutro zasadzimy taką aleję, także przy okazji, gdy już jestem przy głosie, bo nie wiem, czy później jeszcze zostanę dopuszczony, chciałbym zaapelować do wszystkich, żeby po prostu w jutrzejszym dniu też wziąć udział. Obowiązuje ubranie robocze, także rękawiczki, także duże zaangażowanie po prostu ze strony Państwa, żeby cokolwiek po prostu zrobić. Te wierzby są elementem historii dziedzictwa przyrodniczego Polski. Tak jak tutaj mamy piękne hasło, gdzie w polu powiewa wierzbina, tam Polska kończy się i zaczyna. Każdy z nas na pewno wie, że w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych działa Klub Miłośników Przyrody Rzekowca, który zajmuje się ochroną i pielęgnacją otaczającej nas przyrody. Posłuchajmy więc wiersza pana Zdzisława Kulina, Rzekowca, w kilku językach, wykonanym uczennic z klasy 2C przez panią profesor Ewę Grabską. Podpisuje się na kartce imieniem, nazwiskiem oraz szkołą. Na kartce musi być też nazwa ptaka. Czas przeznaczony to 45 minut. Pod koniec uroczystości zostaną nagrodzone 3 prace. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia. Które nie stwarzają zagrożenia dla bioróżnorodności przyrodniczej,
a wierzba takiego zagrożenia nie stwarza. Na pewno nie jest ona gatunkiem inwazyjnym. Należy także promować wierzbę również z powodów energetycznych, bo azot pozyskany z jej obławiania jest cennym materiałem energetycznym, z którego możemy uzyskać zelenki. Są to odcinki kilkucentymetrowe, których wartość energetyczna to około 20 megajuli na kilogram. Trzeci rok mieszkam obok, w sprawie ochrony środowiska.
środowiska są bardzo istotne. Środowisko to nasze życie, nasze zdrowie. To, co tutaj się dzieje, że tyle młodzieży jest tutaj na naszych spotkaniach, świadczy o ogólnym zrozumieniu tematu i bardzo dobrze świadczy o szkole, że tego rodzaju tematy są poruszane. Stosunek człowieka do środowiska świadczy o jego kulturze, świadczy o jego wrażliwości, jak również jest to aspekt patriotyczny, bo trudno kochać kraj zdegradowany, bez drzew, bez krzewów, bez śpiewu ptaków, kraj normalnie zniszczony chemią, kraj normalnie zmeliorowany bez wody, gdzie rosną tylko marchewki i pietruszki. Tu na tych terenach, proszę Państwa, przed wiekami były żury, wytury, były łosie, rosła przepiękna puszcza, głównie lasy liściaste ze względu na to, że tu właśnie rosły najpotężniejsze drzewa ze względu na bardzo dobrą glebę. Nic z tego nie pozostało. Ja jestem przerażony, proszę Państwa, środowiskiem, od niedawna tutaj mieszkam, że są domy, nie ma ani jednego drzewa. A jeżeli jest to drzewa, które mają bezpośredni jakąś korzyść według człowieka, tą bezpośrednią korzyść, czy jabłko, czy gruszka, czy śliwka. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest sprawa jedynie tymczasowa. Myśmy powinni zadbać o środowisko, które ulega degradacji. Dlaczego tak się dzieje? Trzy podstawowe przyczyny. Pierwsza, brak wiedzy ekologicznej. Druga sprawa, przemysł. Przemysł jak przestarzały, jak również rolnictwo, niby nowoczesne, a według ekologii przestarzały. W oparciu o chemię, w oparciu o pestycydy i ciężki sprzęt, który niszczy totalnie wszystko, co na ziemi jest. Pierwsze miejsce, Agnieszka Kolara. Thank you.
się ósme Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej. Piotrkowice Małe, tak, wczoraj mieliśmy konferencję przyrodniczą w Piotrkowicach, natomiast dzisiaj jest akcja w terenie, to sami za chwilę będziecie świadkami tego. Kościelec nas tutaj wita, bardzo serdecznie witamy strażaków tutaj, którzy są obecni, którzy też nam pomogą i zabezpieczą takie bezpieczeństwo w zasadzie, żeby tutaj nikomu nic się nie stało. No w każdym razie, po co to robimy? No przede wszystkim chcemy zachować przyrodę i ten krajobraz kulturowy. Widzicie, jak te wierzby są piękne, ale one są bardzo kruche i niekonserwowane, nieprzycinane, nie, bez formowania tych głów, które tu widzicie. One z każdym rokiem wyglądają coraz gorzej, jak przychodzi taki czas, kiedy truchnieją, padają i ten zabieg konserwowania ma właśnie sprzyjać utrzymaniu ich krajobrazu. Ale wierzby są też siedliskiem różnych ciekawych gatunków, szczególnie ptaków. W takich wierzbach mogą się gnieździć dzięcioły zielone, dzięcioły czarne, one kują dziuple, ale też gnieździły się dawniej sowy pójczki, które dla nas są szczególnie cenne. Tutaj nasz kolega Michał gdzieś się kręci, on się jest zna... Jest tutaj, Michał, tak, prosimy Cię tutaj. On się zna na ptakach, może Wam dużo o tym opowiedzieć, ale generalnie jest tak, że tam się też znajdują troje pszczele, to jest siedlisko. No wierzby to siedlisko też legend różnych. No w wierzbach mówiło się, że mieszkają czarty, złe demony. Wierzby kiedyś były wykorzystywane do tego, żeby budować ogrodzenia. No i przy pomocy wierzb formowano, wstawiano paliki, ogrodzenia takie naturalne. No żywokoły to jest szczególnie ciekawa rzecz, bo ucięte kołki wierzbowe, wstawione w odpowiednie miejsca, gdzie jest duża wilgotność, bardzo szybko się przyjmują. No i to pozwala potem w przyszłości formować takie piękne szpalery, jak tutaj macie w Małopolsce. My jesteśmy z województwa mazowieckiego, troszkę tych wierzb mamy, ale muszę Wam powiedzieć, że no takich pięknych szpalerów wierzbowych jak tutaj to nie mamy. No dlatego tu przyjeżdżamy, taki kawałek, żeby mieć no mały udział w ochronie przyrody Małopolski, tego Waszego tutaj, tej Waszej małej ojczyzny. No i szczególnie jest nam bliski ten powiat proszowicki, tu przez naszego przyjaciela Waldka Budzkiego przyjeżdżamy od wielu lat. Życzyłbym sobie tutaj wspólnie z moim przyjacielem Tomkiem Grabowskim, którym będziemy, myślę, na drzewach to ucinać, żeby skończyło się to dla nas wszystkich bezpiecznie. Dlatego też mimo przestrogi Waldka i tutaj panów strażaków, którzy na pewno będą nam pomagać, żeby było bezpiecznie, apeluję, żeby nikt, broń Boże, nie podchodził pod drzewo. Tak. Jeśli słyszymy, że pilarka pracuje, przyglądajmy się temu z daleka. Ale nie dość, że uważamy na siebie, to uważamy też na naszych sąsiadów. Zwracamy uwagę, żeby broń Boże nikt nie podszedł. Mieliśmy już takie przypadki, że niestety spadła gałąź. Na szczęście nic poważnego się nie wydarzyło, ale nie chcielibyśmy, żeby to się skończyło w jakiś sposób smutny dla kogokolwiek z nas. Więc puentując, chrońcie te wierzby, utrzymujcie ten krajobraz piękny, taki jaki tutaj macie. No i ważne by było, żebyście na co dzień mieli otwarte oczy, bo może ktoś, przechodząc gdzieś w takiej alei wierzbowej, zobaczy jakiś bardzo ciekawy gatunek, na przykład tą sowę pójczkę, którą tak tutaj przywołuję. To jest już dzisiaj bardzo rzadki gatunek, kiedyś się właśnie w alejach wierzbowych gnieździł. W ostatnim czasie przeniósł się do miast i czasem wykorzystuje otwory wentylacyjne w blokach budynków, nawet gdzieś na obrzeżach. Gdyby to się zdarzyło, znajdziecie tutaj, będziecie widzieć, jak sowy się gnieżdżą gdzieś w alei wierzbowej. Będzie to wielkie wydarzenie, poinformujcie o tym przyrodników. No i na pewno będzie to wielka ciekawostka, fantastyczna. Ja od lat tutaj przyjeżdżam, no i zastanawiam się, że może ta jednak ta pójczka gdzieś się tutaj jeszcze gnieździ w takiej alei wierzbowej. Byłoby to wspaniałe.
wszystkich powitać na drugim dniu wierzby głowiastej. Witam naszego patrona i przy okazji dziękuję za objęcie patronatem tego święta. Witam pana marszałka Wojciecha Kozaka. Najbardziej czynnie zaangażowany w organizacji tego święta. Oddaję w takim układzie podziękowania w ręce pana. No to teraz brawa. Szanowni Państwo, są fantastyczne chwile, kiedy się jest koronowanym, ale również mobilizacja wtedy, kiedy przekazuje się koronę. Ja dziękuję swojej królowej właśnie za możliwość, że byliśmy razem przez ten rok tutaj w Korale Małopolskim i Woleczek Soli Bielickiej dla Kazimierza Wielkiego, był to kiedyś majątek. Ale wystarczy może, że powiem kiedyś. Dziękuję Ci serdecznie również. I chcę powiedzieć jedno, że drugi Bartku, szanowny panie dyrektorzy, dyrektorki, to są takie wspaniałe chwile, kiedy powracamy do pięknych tradycji, że i patronat, bo wtedy czuję się zaszczycony i to małe co nieco z województwa robi potęgę. I na dzień dzisiejszy to jest fantastyczna impreza. Cieszę się, że to właśnie młodzież uczestniczy aż tak licznie. O kole gospodyń miejskich nie muszę wspominać. Panie, jesteście wspaniałe. I dziękuję za organizację. Drogi Bartku, naprawdę bardzo, bardzo fajnie i sympatycznie jest tutaj wszystkim z nami. Dziękuję. Czuję się zaszczycony. Ja oczywiście nie powiedziałem najważniejszego, że pan marszałek i pani dyrektor jeszcze w tym momencie dzierżą stanowisko króla i królowe. Może powiedziałbym szybko, ale dzisiaj nastąpi detronizacja w pewnym sensie, czyli zmiana władzy, dlatego jestem przy mikrofonie i mam okazję podziękować w imieniu swoim i myślę, że w imieniu stowarzyszenia za piastowanie i wywiązanie się z obowiązku bycia królową i królem w przeciągu ostatniego roku. Zwłaszcza królowej przy mnie było ciężko. W każdym razie ja nie uważam tego, może użyłem tego słowa detronizacji, tylko przejście w stan spoczynku, ale nadal będzie to nasza królowa i nasz król. Dziękuję panu dyrektorowi spoczynku niewiecznego, bo też to tam dziękuję tylko. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest czas przejścia do dalszej części tej uroczystości, więc oddaję mikrofon. A jeszcze prezesu. Proszę Państwa, w imieniu hodowców gęby rasowej Dolnego Inwentarza proszowickich hodowców gęby rasowej Dolnego Inwentarza Zielonuszka chciałbym bardzo serdecznie wszystkich tutaj powitać obecnie. Pan dyrektor już poczynił, pewne osoby już są powitane. Natomiast bardzo serdecznie i gorąco chciałem podziękować w tym momencie strażakom. Proszę Państwa, takiej akcji jak dzisiaj jeszcze nie przeżyłem. Jest to ósma akcja, ale jesteśmy po prostu, no, koledzy jeszcze się tam po prostu myją. No, aplauz, aplauz. Jest zrobione bodajże o 17 czy 18 wież, to w zasadzie myślę, że o 17, bo tak żeśmy liczyli, także nie spodziewałem się, że zrobimy to, natomiast grupa była tak zaangażowana i tak zdyscyplinowana, że no, nie było po prostu możliwości, żeby odejść, nie skończyć tego tematu. I po raz pierwszy udało nam się zasadzić, zapoczątkować Aleję Wierzby Głowiastej tutaj w Kościelcu, także serdecznie dziękuję właśnie gospodarzom i tutaj, którzy zrobili właśnie dużą robotę, koło gospodyń, które się przyczyniło i mamy tutaj w zasadzie widoczny tego element właśnie w tej degustacji tych produktów. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i oddaję mikrofon organizatorom dzisiejszego. Dzień podmurny, niezbyt miły. Nie traci więc ani chwili i szukajmy zaraz wiosny.
że wiosny nie ma. Szare drzewa, czarna ziemia. Może głośno zawołamy, że ją zrób zaproszony. Wiosno, gdzie jesteś? Zapraszamy ciebie. Czekamy na ciebie. A wiosny jak nie ma, tak nie ma. Straż jest bardzo zaangażowana, koło gospodyń wiejskich.
także wszyscy ludzie, którzy są tutaj, mieszkają na co dzień w Kościelcu, zależy im na tej wsi i chcą, żeby ta wieś była dostrzegana przez wszystkich. Także dziękuję jeszcze raz za to wyróżnienie i zapraszam jak najczęściej do Kościelca. A jest co oglądać. Czas zdradzić, kto zostaje królem wieżby. Tegorocznym królem wieżby Głowiastej zostaje pan Roman Gabrudniewicz. Zapraszamy. Jak nazywa się największa sowa świata? Tu kolega jest, choć na środek. Bardzo prosimy na scenę pana opiekuna Andrzeja
Z Jerkiem znamy się już dłuższy czas, także tutaj na pewno Państwo już mieli niektórzy okazję słuchać jego opowiadań i różnych informacji na temat podróży i emigracji ptaków. Także Irek reprezentuje grupę ekologiczną z Siedlec i właśnie chciałbym, aby zabrał głos. I tutaj jest jego kolega Tomek, tak samo będzie chciał zabrać głos i kilka słów powiedzą o grupie i o naszej współpracy tutaj, która już trwa dosyć długo. Witamy Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Janusz Kaługa. Dziękujemy za zaproszenie. Przepraszamy jednocześnie, że nie mogliśmy uczestniczyć wczoraj w pierwszym dniu o polskich dni wierzby głowiastej, ale zatrzymały nas ważne powody. Musieliśmy być w stacji rolniczej w Gdańsku, gdzie kolega Tomasz właśnie robił uprawnienia jako wykwalifikowany obrączkarz pustulek. Teraz to jest człowiek bardzo poważny z dokumentacją i będzie pustulki obrączkował na swoim terenie. Być może będziemy w sytuacji, że też będzie obrączkował tutaj w Pruszowicach. No cóż, a nie zawsze jest niezmiernie miło przyjeżdżać tutaj, bo jakby nie brałem udziału tylko w pierwszych dwóch edycjach Dni Wierzby Głowiastej, a potem to już było z górki. No i cóż, jesteśmy tutaj, przyjeżdżamy, cieszymy się, że te Dni Wierzby Głowiastej się odbijają. To jest naprawdę wielka radość widzieć, że coraz więcej osób bierze w tym udział. Też cieszymy się, że coraz liczniejsze są te grupy, które biorą udział w Dniach Wierzby. Jest nas coraz więcej, ale też te Dni Wierzby są organizowane na terenie całego powiatu koszowickiego, nie tylko w jednym miejscu, to jest bardzo ważne. O tym, jak cenne są wierzby dla Krajowego Zasobu Kulturowego, Kulturniczego, mówiliśmy dzisiaj, pracują w terenie. Więc nie chciałbym za dużo powtarzać, ale to, co jest niezmiernie istotne, to to, że jeśli będziemy pracować każdego roku i omawiać te wierzby w odpowiedni sposób, je prowadzić i konserwować, to one będą przez długie lata cieszyły nasze oko. Ta wierzba kruka, z którą mamy do czynienia, omawiając tutaj, jest rzeczywiście, jak sama nazwa mówi, no bardzo krucha, łatwo się łamie, jest podatna na różne czynniki atmosferyczne. No i to przecinanie, pogławianie systematycznie, to 2-3 lata, wtedy, kiedy te gałęzie są jeszcze małe i pewnie nie są tak bujne, ułatwia prowadzenie tych wierzb. Dzisiaj widzieliśmy naprawdę bardzo stare te wierzby. Mieliśmy dwa takie drzewa, że one w zasadzie już wyrastały z 3 dni. Jakby. I to było trochę za późno na cięcie dla takiego drzewa, ale te młode żywotwory, to jest nowa nadzieja, które dziś posadziliśmy. Te trzy korki, zwane żywokołami, mam nadzieję, że za 3 lata, za 5 lat będą już dość fajnymi drzewami, bo zacznie być taki czas, żeby je po prostu przycinać i formować wierzbę głowiastą. I to już jest wasze zadanie. Tutaj apeluję do was, bo być może nie wierzby głowiastej będą się odbywać w przyszłym roku już gdzie indziej, tak? Ale to na was spoczywa odpowiedzialność zachowania tych szpalerów wierzbowych. To jedno zdanie, my przyjechaliśmy aż Siedlec. Tutaj kolega z Lubelszczyzny, Tomek Grabowski. Mamy do domu około 400 km. Mimo wszystko jedziemy, żeby nas wspierać w tej akcji i mówić, jak to jest cenne. Pracujemy jako wolontariusze takiej organizacji, która nazywa się Grupa Ekologiczna. No nasza główna działalność społeczna to właśnie są te pustulki, o których wspomniałem, ale też obowiązkujemy rodzinne ciała. Liczymy na terenie powiatu siedleckiego, w dwóch, nawet trzech gminach, na terenie powiatu, w którym Tomek, z którego Tomek się wywodzi. No i tu apel, w tym roku, w 2014, będzie się odbywało kolejne 7. Światowe Liczenie Kociany w całej Polsce. I ja wyjeżdżając tutaj patrzyłem na mapę ogólnopolską. No i wyobraźcie sobie, że gmina Proszownice i powiat proszownicki nie ma
swoich radnych. Więc ja apeluję, żebyście się zgłosili do koordynatora krajowego, który szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla Was chyba jest Instytutem Ochrony Przyrody w Krakowie. Zgłosili swój akces do liczenia bocianów na terenie powiatu proszowickiego. Będziecie w ten sposób też mieć swoją małą cegiełkę i wkład w siódmym światowym liczeniu bociana, które będzie się odbywało nie tylko w Polsce, ale na całym arealu wysadowania bocianów. Cóż, chciałbym serdecznie podziękować organizatorom i dużym szczególny ukłon dla Bartka i zespołu, dla Ewy, dla wielu osób, które się w to zaangażowały, bo bez nas nie byłoby tego wspaniałego przedsięwzięcia. Tak trzymajcie, bo to jest bardzo ważne i potrzebne. Nie ustawajcie w tych działaniach na rzecz zachowania alej wierzbowych i szpalerów, bo one są potrzebne, ale to bardzo potrzebne w przyrodzie. Bardzo dziękuję. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w tych kolejnych małopolskich dniach wierzby gwiazdy. Mam nadzieję, że będziemy przyjeżdżać w kolejnych latach. Dziękuję Państwu. Duże brawa dla kolegi Jędra, bo tak jak mówię, mamy ósmą akcję, a podejrzewam, że nie muszę z mikrofonu chyba lepiej zbiorę. Mamy ósmą akcję, a Irek nie uczestniczy tylko w trzech. Także no, jest weteran, zawsze przyjeżdża 400 km, przemierza, żeby brać udział w tej akcji. I bardzo proszę dziewczyny, i chcielibyśmy tutaj drobną rzecz. Wyróżnienie dla Ireneusza. I w tym momencie chciałbym poprosić Tomka o zabranie głosu. Tomek jest po raz pierwszy. Na pewno bliżej powie tutaj coś o sobie. Zobaczyliśmy się wczoraj, siedzieliśmy do drugiej w nocy, także dzisiaj po dobrej kawie jesteśmy na nogach. Cieszę się bardzo, Tomek, że mogłem Ciebie poznać przy okazji, że środowisko kościeleckie, piotrkowickie i proszowickie jest Ci bardzo bliskie, no i że chcesz to robić razem z nami. Witam serdecznie. Mam się tam zrobić, tak jak mnie Pan przedstawił. Dziękuję za zaproszenie. Teraz jestem pod dużym wrażeniem właśnie tutaj organizacji imprezy, mobilizacji do wszystkiego i zaangażowania takiej liczby ludzi, a przede wszystkim uczniów dzieci, no i strażacy, no i lokalna społeczność, bo bez tego to by się tak pięknie to nie odbywało. No cóż, ja tutaj tylko mogę troszkę tylko dodać, bo mój kolega pan Irek wszystkim już tutaj powiedział, też należy do organizacji też prawie działamy. No a ja się zajmuję głównie usługą, takim małym zakołem, który jest właśnie związany z krajobrazem rolniczym. No i tak tutaj, jak wspomniane było wczoraj, po prostu z Gdańska jedziemy, bo robiłem dłuższą transzację, żeby już być wykwalifikowaną osobą do obrączkowania tych ptaków. Choć już zajmuję się 9 lat tym ptakiem. Na czym polega, tak w skrócie, na czym polega moja praca z kustówką? Wiąże się to z ochroną, czyli zakładanie gniazd sztucznych, czyli skrzynek lęgowych. Tak jak tutaj mamy skrzynki dla ptaków dziuplastych, ja troszkę inne montuję, skrzynki w krajobrazie rolniczym wiecza. No i później się obserwatorze kontroluje i obrączkuje. No i dzięki obrączkowaniu możemy odczytać później, kiedy ptaki przemierzają, ile lat żyją. No bardzo cenne wiadomości. Zresztą tutaj, tak jak pan Irek mówił, jeszcze z tymi bocianami, to też zapomniał wspomnieć. Też prężnie obrączkujemy bociany. No i w tamtym roku nam się udało zaobrączkować. I tutaj proszę ciszę, bo to jest bardzo istotne. 334 bociany w Polsce. Nikt tyle nie zaobrączkował. To tutaj tylko u nas się udało zaobrączkować w powiecie siedleckim i
w powiecie łukowskim. W tym roku planujemy też bardzo dużo akcję. Będzie to 500 pociągów, więc dużo pracy przed nami, ciekawy sezon. No i chyba jest to wszystko w skrócie. No. Dziękuję bardzo za miłą atmosferę. Duże brawa dla pana Tomka, teraz jest tutaj u nas po raz pierwszy. Ilekroć Tomek z Irkiem będziecie tutaj chcieli do nas przyjechać, zawsze jesteście mile widziani, także myślę, że skorzystacie z tej okazji. Ja jeszcze tak słówko, bo mówię, jestem pierwszy raz na takiej akcji omawiania wieści, bardzo mnie to zauroczyło i myślałem o tym u siebie zrobić w powiecie łukowskim. No i tutaj popatrzyłem, jak to jest zorganizowane, jak to trzeba przybyć na ostatniej guzi. No myślę, że będę starał się podołać tak samo i coś będę chciał zorganizować u siebie, bo też mam taką piękną aleję. No i też będę chciał to robić. Dziękuję. Zimno, wiecznie, wąsko i wiejska droga nieuchwalona. Obok tej drogi ścieżką wąską, gdzie mała postać opatrzona. Wydaje się, że to dziewczynka wraca ze szkoły samotnie. Wygląda z oddali jak mała kruszynka, która na deszczu łopie. Małe jej myśli wolno stąpają, prawie że w miejscu drepką. A kiedy siły ją opadają, po dziecinnym paciorek szepcą. Wtedy zrywa się wielka burza, z którą zwyciężyć nie można. Z pomocą przyszła jej duża, rozburzysta wierzba przydrożna. Ona schronienia jej zdzieliła, ta zwykła wierzba błogiastka. Ona do siebie przytuliła, jak swoje dziecko niewiasta. Ona jej ciepło dała, ona przed wiatrem wystawiła, zanim ona leżeniem została, dzięki wierzy pierwsze szło. Gdy rosła na kobietę wrażliwą, mam miłość do Boga zrodzoną. Zapewne jest szczęśliwą, będąc siostrą zakonu na przełożoną. Współorganizację tych ósmych małopolskich miłosnych łowiarskich.
Duże brawa dla pana dyrektora. Mamy drobny upominek. Książki ufundowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kamionicach. Gratulujemy. Proszę państwa, ja też również chciałem bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi szkoły, dzieciom, nauczycielom i chciałem tutaj po prostu wręczyć wierzbę, którą osobiście wyhodowałem. W zasadzie jest to wierzba ukraińska. Łodyga jest w kształcie płaskim, także jedyna. Ja mam tylko 8 sztuk tej wierzby. Dwie wierzby wczoraj wręczyłem dyrektorowi w Piotrkowicach i dla rozmnożenia tej wierzby wręczam następne drzewo do kościelca i chciałbym, żeby rosła przy szkole, jeżeli by się dało, bo jest to jedyny egzemplarz w tym terenie. Poproszę Piotra Jędrysa o odebranie certyfikatu. Może przeczytam, jest to certyfikat promiennej wierzby świętej chwały.
strażak. Zapraszamy Macieja Kaczmarskiego. Tutaj sobie. Maciej Kaczmarski. Numer 103. I sadzoneczka jeszcze. Proszę Państwa, te sadzonki są małe. Ja może wytłumaczę, gdzie to sadzoneczka jest. To są bardzo małe sadzonki, natomiast taką sadzoneczkę trzeba po prostu włożyć do wody i ona się ukorzeni. W domiśce można ją wykopać, na drugi rok już będzie 3 razy większa. Natomiast to jest taka forma stworzona właśnie dzisiaj tutaj, na okoliczność tej obławiany. Gdzie jest to? Nie zmiennie nam miło, proszę bardzo. Poproszę.